Pa. I co, smakuje? Dobra. Ty, to jest k***a bezalkoholowe. K***a bezalkoholowe, patrz co on nam kupił. Na jednej liczą się te lajki na Insta, ta druga w głowie tylko co weekend fixa. Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba, a czwartej zdrada to jest życiowa misja. Czumark mi nagrywasz. Ty. Co? Jakim cudem ty montujesz ten film, skoro jeszcze go nie nagraliśmy? Jak nie nagraliśmy? No normalnie. No nie nagraliśmy tego filmu jeszcze. No to ja bym miał film. Ja chciałem się dopiero ciebie spytać, czy załatwisz mi znajomych na jutro. Teraz, dałeś coś, Marek? Nie no, po prostu zapomnieliśmy ten... W sensie, usunąłeś tamtą scenkę, tak? Którą? Pytałem się przedwczoraj. Co brałeś? Czy załatwisz mi znajomych? No tak, no. No, i ty mówisz, że tej scenki nie masz, dlatego teraz musimy jeszcze raz nagrać i teraz się nie trzyma kupy, bo początek nagrywamy na końcu. Ale brałeś coś, Marek, czy nie? Tak! Co? Nie powiem ci. Ty chciałeś tą scenę, czy nie chciałeś? A po co ta scena? No dobra. Siema, jestem Marek. Dzisiaj niestety nie ma z nami kamerzysty. No niestety odszedł od nas, opuścił nas wszystkich, ale na całe szczęście udało mu się wczoraj załatwić nowych znajomych dla mnie. Kiepsko wyglądasz, Marek. Musisz się odzywać? Chciałem ich sprankować, żeby zastanawiali się, kto stoi za kamerą. Nie, ale może. Kiepsko wyglądasz, w sensie tak jakoś, no nie wiem, dziwnie dzisiaj wyglądasz. Czemu? Nie twarzowo. To co, mam worek założyć? Nie, może nie aż tak źle, ale... Przy zawsze dobrze wyglądam. No nie wiem. Tak jakoś dziwnie, no. No nie wiem, tak jakby ci całe życie od ciebie uciekło. Tak w sumie jest. Dlaczego? Bo czeka mnie dzisiaj wielkie wyzwanie. To znaczy? Spotkam się z gimbusami. Gimbusów załatwiłeś? No załatwiłem. Ile oni mają lat? Nie mam pojęcia, wystawiłem jakieś ogłoszenie, że dostaną 5 dych. Jeszcze z tobą spotkają. Dzisiaj spotkam się z zupełnie zwyczajnymi ludźmi w opinii większości społeczeństwa, czyli takimi typowymi gimbusami, którzy noszą ubrania z Kropa, Hausa, czasami wejdą do Berszki, jak mama da więcej pieniędzy, więc zapraszam do kąta. Jedzie z nami szofer, z tyłu jest szofer. Właśnie, dlaczego jesteś z tyłu szofer? Chlałeś. No, dzisiaj nie jestem w stanie prowadzić. Szofer, który to dzień melanżu? Twój 20? Coś ty, ja nie melanżuję. Ja liczyłem i chyba dzisiaj jest 22, kiedy ciągle jesteś narąbany. No co? W każdym razie jedziemy do tych znajomych. Już za chwilę. Wielkie spotkanie, na które czekałem aż kilka godzin. I co, to oni? No. Którzy? No tamci, co siedzą. Tamci, co siedzą. A jesteś pewny, że to oni? No tak. Możemy zrobić tak, że teraz zrobić zbliżenie na nich, zrobić cięcie, obejrzymy na kamerze i porówna sobie. No to na pewno są oni, chodź na Marek. 100%? Tak. Jak to nie są oni i podejdę do nich. No nie, no to są oni. Dobra, chodź, ale, idź. No nie, no to możesz ty pierwszy. Nie, podejść. Idź. No, ale ty pierwszy idź. Się przywitaj, bo ty. Idź, twój na... film, przecież... idź. No nie, twój film. To może być. Idź, Marek. Ale ty też masz kanał, to możemy na twój kanał wrzucić. A co no mi za różnicę, no... robi na jaki kanał? Idź. Wstydzę się trochę. Już. Weź ty pierwszy. Nie. Idź. Pierwszy. Idź. Pierwszy. Idź. Na pewno to oni? Tak. Tylko cię pobiję. Zajebiście. No jego pobiję. Bo się zachowuje jak idiota. Zamknij pysk. Siema. Byliśmy... Dziupy. Marek jestem. Siema, Szymon. Marek. Marek. I co tak sobie... Kurwa, Co jest kurwa? Dostaw tą kolę kurwa. Ja za nim zapłaciłem. Kurwa, ja zapłaciłem za swoje. Co mamy robić? Spokojnie. Dostaw tą kolę. To są idioci, ja za nim zapłaciłem. A co? Spokojnie. No i pa! Za sureczek też zapłaciłem w frajerze. Kurwa, co? Sureczek ja kupiłem. Uspokójcie się, uspokójcie się. Dupę. Spokojnie, spokojnie. Weź coś zrób. Ty, dobra, już ja wam dam na kole, spokojnie. Mogę wam dać kole. Puść tą kolej. Puść moją nogę też. Ja za nią zapłaciłem, to ja będę sobie piła, nie ty. Pokazujecie, jaka tutaj jest pana patologia w tej Polsce. Nie będziesz tam mówiła, co robić. Kole. Mi się to obchodzi, moja kola. Zachowujecie się jak dawaj dzieci. Okej, okay, wszystko już? Oddaj tą kolę. Wszystko okej? Okay? Na pierwszej będzie okej. Okay. Kupić wam kolę? Chcecie nową? Czy... Kup nam browara, będzie dobrze. Browara? Bo nie mamy pieniędzy na to. I paczkę papierosów. No, no dobra, a macie 18 lat w ogóle? No ja nie mam akurat. To nie wiem, czy ja mogę wam kupić. Ja nie wiem, kamerzysta, może ty pójdziesz tam kupić. O. No, ale strzelnie z kasą. To chcecie, macie 18 kupisz lat? Kupisz nam, czy nie kupisz? A macie 18 lat, bo... No ja mam tak średnio. Zależy, nie wiem, pyta. Ja nie mogę wam kupić. Możemy cały dzień. Dlaczego nie możesz? No bo co? Bo nie macie 18 lat, chętnie bym wam kupił. Mogę wam kole kupić, jak chcecie. Możesz po browarze chociaż coś? No nie macie 18 lat, to ja tak średnio. Kurwa, co, Żyd jesteś, jakiś pan nie jestem, mogę wam kupić kole, jak chcecie. Kurwa, nie możesz... no kola to nie piwo. A możesz tam browara kupić. Jedno piwo, możesz sobie usiąść, posiedzieć, wypić się. No to możemy już teraz sobie usiąść, posiedzieć. No ale bez browara, bez browara, bez browara, nowe. Dobra, może kupmy, Marek, tego browara. Zaraz wracam, dzięki.
chodź. Poczekamy. Wrócę, spokojnie. Ty uciekamy od nich? Czemu? No przecież to jest patologia jakaś. Jaka patologia? No normalnie. Nie wiem, witam się z nimi, a oni rzucają się na jakąś kolę i później proszą mnie o piwo. No nie wiem, kupi im te piwo, mamy film nagrać, tak? No w sumie. A czego ty się spodziewałeś od Polskiego Kwiatu Młodzieży? A już nie wyjdzie mi film z tego? Nie wyjdzie z tego film. Dobra, mogę mi kupić piwo, ale bezalkoholowe co najwyżej. Czemu bezalkoholowe? No, człowieku, ile oni mają lat? 16 max. Ty, ale oni jeszcze fajki chcieli. O kurde, zapomniałem. Mam nadzieję, że się nie skminią. W sumie browar 5 zł kosztował. To jest całkiem sporo jak na piwo, z tego co mi wiadomo. Yes, yo! Dobra, kupiłem dla was piwa. Siema. Proszę. Dzięki wielkie. Najlepsze piwo, jakie tylko było. Cudowne. I co? To siedzimy dalej. Czekaliśmy, no, bo się ciepło robi, trzeba się napić. To są zdrówka, nie? Weź mi co, zdrówka? Potrzymaj. Chcecie otwierać? A nie, dobra, już daliście sobie radę. No my jesteśmy obrzydkani w takich... Często tak sobie tutaj jesteście i pijecie piwo? No, tak wygląda nasz normalny dzień. A do szkoły chodzicie? No. Zależy. Czasami. Zależy jak leży, jak się chce, czy coś, nie? No, przyjdzie się na 10, wyjdzie o 12. 2 godzinki w szkole? Tak. Porządnie. Jeszcze coś chcecie później robić, czy tutaj cały dzień się... Ty oni to zerują? Aha. Jezu Chryste. Kurwa. I co, smakuje? Dobre. Ty, to jest kurwa bezalkoholowe. Kurwa bezalkoholowe, patrz co on nam kupił. No ja mówiłem, że to będzie bezalkoholowe, bo wy nie macie 18 lat, to nie mogę. Ale kurwa bezalkoholowe, to kurwa... Kto ty nam za kurwa kit piskasz, ty? Ty powiedziałeś mi przynieść browara. Ja chciałem dobrze dla was. Miałeś przynieść browara, a nie soczek. Browara miałeś przynieść, a nie soczek. Nie mogę wam, browara, nie dotykaj go. Taki ciebie kumpel teraz, tak? Ale to jest 0%. No dobra, ja chciałem dobrze, bo wy nie macie 18 lat, to jakie miałem wam kupić normalne piwo? Sorry. Ja tego pić nie będę. Ja też nie. A może kolę chcecie? Kurwa, w tą kolę. A cokolwiek chcecie innego? Piwo. Miesz piwo nam przynieść, no kurwa, normalne piwo. Procenty, alkohol. To ty możesz im kupić, jak chcesz. I ślugi też. O. No nie wiem, czy ja... W ramach rekompensaty za to, że nas oszukałeś, no kurwa. Wrócisz i będziesz gdzieś żygał pod kątem na jakiejś ławce. Kto będzie żygał? On będzie żygał. Będzie kurwa żygał. Wodzio on będzie żygał. Weź się wpierdalasz jak zwykle. A co kurwa, nie mogę? W ryj chcesz? Fuck w dupę ty. A chcesz w ryj? Nie chcę. No to się kurwa zamknij. Spokojnie, uspokójcie się. To ja pójdę po coś fajnego do sklepu jeszcze, chodź. Czekamy. Nie będziemy tu. Okej, okay, jestem z powrotem. Zabrałem wam przez przypadek głośnik, ale tutaj... O! Ja pierdolę! No masz tu swoje zerowe piwo. Dobra, nieważne. Dajcie ciebie chipsy. Proszę, bierz. Co ty odpierdalasz? Proszę, bierz. Ale... Takie coś kupiłem jeszcze. Ale ty miałeś kupić nam ślugi, kurwa, nie? No ale nie mogę, kurwa, nie ma... Papierosy miałeś nam kupić. No nie mogę kupić, bo macie 18 lat. Dlatego zobaczcie. Ale głupie, jestem na głowie. Patrz, jak się radzi. Chodź, kamerzysta ze mną. Co to jest? Bośka, będziesz to ze mną. Chcę sobie to wstać, masz. A po co idziemy? Papierosy. To znaczy? Tak, wziąć papierosa, trzeba sobie w życiu radzić, nie? W sensie? Jak? No normalnie, od kogoś się weźmie. Mówisz? No, tak. No. Co, od długo tak to zajmuje? No ludzi nie ma, no to jakby ktoś palił, to wiesz. Jak myślisz? Nie ma nikogo po tym sklepem, babka jakaś idzie. Proszę bardzo. Chodź tam, chodź. Nie, pal chłopcze, młody jest. Daj tak, mi, tak się robi. Daj buszka. Spierdale, kurwa, sam go wyżebrałem, idź se kurwa żebrać po ludzi. Kurwa, co mam, teraz ja mam żebrać? Nie możesz mi dać, kurwa, ja ci dam. Kurwa, jednego papierosa. Piłeś moją kolę, frajerze, kurwa, to możesz. A ty jadłeś mój, kurwa, słoneczek i co? Kurwa, pedał jebany. No chodź ci w dupę, kurwa, idź se papierosa. Dobra, o, patrz, zobaczymy, tam zobaczymy. Idzie. Zdrowy jest, nie palcie. Dobrze, co, idziesz ze mną teraz? Idziesz? Idę? No idę. Nie chcę mi dać, kurwa, taki z jego kupaliki. Ile ci to zajęło? Ile twój najszybszy rekord jest? Teraz 5 sekund? No właśnie widziałem, ale miałeś szybszy rekord, czy nie? W życiu. To był najszybszy rekord, jaki miałem w życiu. Masz zapalniczkę? Nie wiem, chyba nie, czekaj. Udało się? Udało się, ogarnąłem. 3 sekundy. Mam nadzieję, że kiedyś rzucisz te papierosy. I co, i teraz tutaj sobie siedzimy. Daj mi truje, kurwa. No nie, teraz ale... wypierdalaj, kurwa. Kurwa cienkie, paliłem jakieś. Ty mi nie chciałeś dać, wypierdalaj. Kurwa, bo cienki był, widziałeś tą. Gówno mnie to interesuje, palcie, naprawdę. I sobie tam stań i sobie popatrz, jak ja sobie teraz palę. No co, ja się od kurwa patrzę, od sobie będziesz palił? Weź, wypierdalaj. To jednak kurwa, tak sobie zjecie, to jest zdrowe. Nie pamiętam. Wypierdalaj. Okay. Miesz tam, kurwa, paczkę ślugów kupić i co zrobisz? No nie mogę wam kupić. Piwo z alkoholem. Zobacz, kurwa, to jest twoje piwo. Masz, kurwa, rozjebane. No dobra, zawsze swoje, kurwa, smakowe jedzonko. Smaku było dobre, w smaku było dobre.
dobra, no gówno smak. Tak, smak. Dopóki nie poczułem. No sorry, no nie kupię. Dopóki mogę nie... wam orężadę kupić, kole, wszystko co chcecie, ale... Ja mam tą orężadę i kole, kurwa, alkohol. Jest dobra pora, browara nam kupisz, ślugi i będzie dobrze. No. To może ewentualnie później. I co, tak stoimy teraz tutaj? Ja się idę odlać. Gdzie idzie się odlać? Tu kibla, gdzie? No nie chcesz popatrzeć jak palę? Dalej. Weź, chodź, chodź. Czekam, od nich czy co? No ja bym stąd zabijał jak najszybciej. Takie patologii to ja dawno nie widziałem. A myślisz, że się nie zdenerwują? Nie wiem, w dupie to mam, wiesz? To już jest przegięcie. Widziałeś jak oni klną? Co drugie słowo to jest przekleństwo. Świat polskiej młodzieży. Tak wygląda teraz młodzież? No tak wygląda teraz młodzież. Ja nie czasach. Miałem do czynienia nigdy z takimi ludźmi. Znaczy miałem do czynienia ze specyficznymi osobami, ale nie spodziewałem się, że większość polskiej młodzieży tak się zachowuje. Tak skandalicznie się zachowuje. Jedziemy? Chyba by wypadało. A szofera zostawiamy? Nie wiem, jak uważasz? Szofer w sumie tam z nimi cały czas siedział, jak byliśmy w sklepie. Nie wiem, może się zaklimatyzował. Może szofer jest taki sam. Dobra, dawaj. Lecimy, tak? No, nie ma co. Mówisz na pewno? Co? Ja jestem stąd zawijał, ale jesteś pewny, tak? No to musisz zdecydować. No już film jest nagrany. Co ja mam im kupić? No nie! Ja nie kupiłem alkoholu przecież. Dobra, to zawijamy, tak? No. Kończysz ten film? Tak, kończ. Czy ty skończysz? Nie, kończ. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Jedź.